Cześć, dzień dobry, zaczynamy kolejnego vlogmasa. No i słuchajcie, byliśmy na magazynie, pakowaliśmy paczki, przyszedł towar z Biotika. No i tam się coś znalazło typowo takiego pod sklep, więc jestem ciekawa, coś mi się wydaje, że to będą mundurki pracownicze, że tak to nazwę. Popatrz, jakie piękne! I jakie duże! Ja myślałam, że to będzie koszulka, bo bardzo często różne marki dają na przykład koszulki i wiecie, że z takim zamiarem, że jeżeli ktoś sprzedaje coś na sklepie, ma firmową koszulkę, no to jest to też jakiś taki, wiecie, promocja. A ja lubię takie ręczniczki do wycierania rąk czy cokolwiek. Popatrz, jakie ładne! I to tak specjalnie otwieram teraz, bo myślałam, że wiecie, rzucę po prostu żart roku pod tytułem ha, 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 kochanie, ty to założysz sobie co najwyżej na jedną rękę, nie? A tu po prostu mnie zatkało. Będę musiała napisać do pani z Bioetika, że jej bardzo serdecznie dziękuję. No nie, no jestem po prostu zachwycona. Ale mega pozytywna niespodzianka. Także Bioetik, bardzo dziękuję. Jeszcze tutaj coś poprzychodziło, więc sprawdźmy, zobaczmy, co tutaj jest. Dobrze, zamknięte. O, przygotowałam się, a pod orędzi nożyk. To chyba nowa premiera. Odkryj nowości z linii Algo Pro, esencja skutecznej pielęgnacji. Jakie to śliczne! OMG! Dobra, słuchajcie, wiecie co, ja wam powiem szczerze. Ja to uwielbiam, kiedy są takie pięknie przygotowane paczuszki, tak elegancko. Matko, kotko, jakie to jest mięciutkie. Tak, Tosiu, bardzo ładne. Bardzo się cieszę, że tobie również się podoba. Koteczek approved. Ale zobaczmy, co jest w środku. I co to jest? Nawilżająco odbudowująca esencja wspierająca barierę hydrolipidową ceramidy z ektoiną oraz wygładzająco rozświetlająca, mikrozłuszczająca esencja redukująca niedoskonałości skóry. Stosowanie. Jestem właśnie ciekawa, czy to jest jako zamiennik dla serum, czy po... O! Do stosowania podczas codziennej rutyny pielęgnacyjnej rano i wieczorem. Czyli chodzi o taką intensywną pielęgnację. Podobnie ta druga, też do codziennej wieczornej rutyny pielęgnacyjnej. Okej, czyli wersja ta właśnie mikrozłuszczająca jest na wieczór, ta właśnie nawilżająco odbudowująca jest do codziennej rano wieczorem. Składniki, oj bogate, bogate, to mi się bardzo podoba. Więc tak, jeżeli chodzi o wersję tą właśnie odbudowującą, widzę glikol pentylenowy, zwracam na to uwagę te z Was, które mają jakieś wrażliwości. Ale poza tym nie mam się tutaj czego doczepić, a słuchajcie, skład jest tak ciekawy. Triglicerydy, które odbudowują warstwę bariery hydrolipidowej, cholesterol, on też właśnie wzmacnia jako ceramidy. Tak, oczywiście te ekstrakty takie z alg, wow, bardzo mi się to podoba. Też widzę tutaj kwas hialuronowy, no jest to bardzo intrygujące. A jeżeli chodzi właśnie o tą drugą esencję mikrozłuszczającą, tutaj widzę glukonolakton, kwas mlekowy, kwas glikolowy, także jest ten glikol pentylenowy. Zwracam uwagę, wiem, że niektóre z Was na to no, muszą zwracać uwagę, macie delikatne skóry, także to jest taka informacja dla Was, ale też bogaty, bogaty skład. No, intrygujące nowości. Dobrze, Tosiu, chodź, chodź, damy to na boczek i Ciebie również damy na boczek. Zasłonię mi kota, nie będzie problemu. No i druga paczuszka. Też dobrze zapakowana. Basic Lab również ma bardzo eleganckie te swoje opakowania, te pudełeczka. Zawsze to wygląda tak niesamowicie czysto i schludnie. I, ach, no tak, bo ja czekałam z otwarciem tych paczek specjalnie do vlogmasów, więc troszkę z opóźnieniem Black Week. Natomiast mają tam bardzo często przecież promocje, więc myślę, że warto w ogóle zerknąć na Basic Lab, co ciekawego mają i zobaczyć, bo z całą pewnością myślę, że na Mikołajki coś tam pewnie będzie się działo. Także tutaj akurat wysłali mi hydrofilowy olej do demakijażu i emulsję ochronną SPF. No to też od razu sobie tam, przepraszam, zerknijmy na składy. Ten olejek mnie intryguje.
No tutaj jest jedna substancja oksyetylenowana, na którą wiem, że niektóre osoby mogą kręcić nosem, dlatego na to zwracam uwagę. Natomiast ten olejek, on będzie taki łatwo spłukiwalny wodą, tak, bo to jest hydrofilowy i rzeczywiście tutaj pragnę potwierdzić po składzie, że on jest tak skomponowany, że będzie spłukiwalny wodą. To się, no ale twoja dupeczka mogłaby wyjść z kadru. No, no przepraszam was najmocniej. I tutaj widzę, że w ogóle jest bisabolol, więc takie działanie łagodzące, no fajnie, fajnie. A ta tonująca emulsja ochronna to już jest Basic Lab po prostu ich hit i wiem, że to jest chwalony, uznany, lubiany kosmetyk i taki topowy bym właśnie powiedziała. Skład jak na filtr taki konkretny, faktycznie ukierunkowany na to działanie ochronne. Dla osób, które są wrażliwe pod kątem niektórych substancji, glikol butylenowy, pentylenowy tutaj widzę. Niemniej jednak, no Basic Lab też ma bardzo bogate pod kątem składników aktywnych te ich kosmetyki. Także takie intrygujące również nowości. Słuchajcie, co kupiłam w Rossmanie. Jakiś czas temu opowiadałam wam o tym, że mnie to bardzo zaintrygowało. To jest taki puszek z Lovely i on jest w tym puszku, jest brokat, więc pokażę wam, jak to działa. To mi się podobało z tego względu, że no nie jest to, wiecie, związane z jakimkolwiek balsamem, cokolwiek. To jest taki słodki pomponik jak nos Rudolfa albo klauna. I po prostu tym robimy tak. I się brokacimy. Nie wiem, czy uda mi się w tym sztucznym świetle wam to pokazać. Najwyżej spróbuję to jakoś inaczej, albo sobie w którymś innym vlogmasie w ciągu dnia pokażemy. Albo gdzieś wam zrobię przebitkę i tutaj wstawię. Czekajcie, zobaczymy. Tak, może. Jeżeli tu jest coś ten, to nie jest brudne. Nie mam brudnej szyi, tylko mam jeszcze resztki po laserze frakcyjnym, więc takie krateczki tu widać. Czekajcie, ja sobie poświecę może... O, nie. Ten... Widać coś? Teraz widzicie! No ładnie się błyszczy, nie? I chyba wszędzie jest ten brokacik. Tak, bardzo profesjonalna lampa, no nie? Ale świeci bardzo mocno, więc powiem wam ogólnie, no... zarąbiste! Łazienka to naturalne środowisko bytowania szopów. Także moje drogie, słuchajcie, dlaczego się tutaj w ogóle zebrałyśmy? Co wam chcę pokazać? Serum Sorel, bo totalnie jest wyjątkowe, zakochałam się i trochę chcę wam o nim opowiedzieć. To jest w ogóle taka mało znana, młoda, polska marka i jak najbardziej ma w ofercie kosmetyki naturalne. Widzę, że oni prężnie rozwijają się bardziej na takim rynku profesjonalnym, mają też swoją taką dermatologiczną serię. My na kosmetycznym shopie wprowadziliśmy te czarne, takie bardziej jakby do sprzedaży ogólnej kosmetyki. Natomiast no, muszę przyznać, że bardzo eleganckie są te opakowania i chociażby to zwróciło moją uwagę, że ja bardzo chciałam po te kosmetyki sięgnąć. Ale co w tym serum tak bardzo zwróciło moją uwagę? Bo tutaj jest, uwaga, opatentowany składnik L-ornityna. Brzmi śmiesznie, może się kojarzyć z ptakami, z ornitologią, ale totalnie nie tędy droga. I ja z tym składnikiem jeszcze nigdy nie spotkałam się w żadnej innej naturalnej marce. Ornityna ma mieć takie właściwości, że tkanka podskórna, tkanka tłuszczowa bardziej jest tym tłuszczykiem wysycona. I to jest właśnie serum o działaniu takim z jednej strony nawilżającym, ale właśnie też kompleksowo przeciwstarzeniowym. I tak jak zachodzi proces starzenia, to on zachodzi wielokierunkowo. Zachodzi pod wpływem skóry, naskórka jak najbardziej, ale właśnie też tej tkanki podskórnej. Wiecie, co się dzieje.
bardziej okolica oka jest zaznaczona, robią się takie zagłębienia pod oczami, chomiki opadają, bo właśnie wszystkie te poduszeczki tłuszczowe, które wcześniej były zlokalizowane tu, w miarę tego jak no, rośnie metryka, ta tkanka tłuszczowa jest wytracana i ona migruje nam w dół. Więc jak ktoś Wam mówi, że tam wypełniacze kwas hialuronowy migruje, słuchajcie, migracja jest naturalnym procesem, który się ogólnie dzieje we wszechświecie. We wszechświecie nic nie jest stabilne, nic nigdy nie jest w jednym miejscu, wszystko jest dynamiczne. I nasza tkanka podskórna, niestety, ona też nie siedzi w miejscu przez cały nasz żywot, tylko właśnie zaczyna migrować ku dołowi, grawitacja działa i to przyczynia się do tego, że zaczyna być bardziej taki zaburzony ten nasz naturalny owal twarzy. Więc jeżeli chcemy spowalniać ten proces, albo może chcemy też troszkę poprawić jakby strukturę tej skóry, no to warto też dbać o tą tkankę podskórną. Więc to mnie mega w tym serum zaintrygowało i dlatego postanowiłam po nie sięgnąć. Jednocześnie serum to jest intrygujące, bo ono ma taką leciutką formułę. Czekajcie, może ja Wam na razie to tak na ręce pokażę. Zobaczcie, to jest takie emulsyjne, to jest bardzo lekkie, niemal wodniste, więc nawet osoby, które mają jakąś tendencję do komedogenności, to sądzę, że nie powinny się tego serum obawiać, a jednocześnie daje bardzo długotrwały efekt nawilżenia i ukojenia. Ma bardzo elegancki zapach, taki kobiecy, biała kosmetyka, troszkę w typie Dove, Nivea, wiecie, tego typu zapachy, więc taki kojący, nienachalny, subtelny. I tutaj jest na przykład też między innymi pentawityna z substancji nawilżających, bakuchiol opóźniający procesy starzenia. Też nałożę sobie na okolice oczu, bo no jednak pod oczami się ten tłuszczyk tam wytraca, zresztą w okolicy powiek też. Azjaci dlatego mają takie migdałowe oczy, bo oni mają po prostu większą te poduszki tłuszczowe tutaj w okolicy oczu zlokalizowane. U osób rasy kaukaskiej, no niestety ta tkanka tłuszczowa tu jest nie dość, że delikatna, to jeszcze ma tendencję do tego migrowania, opadania i nie chce się utrzymywać w miejscu. Co jeszcze znajdziemy w tym serum? Jeszcze w nim są komórki macierzyste, żeby pobudzić syntezę kolagenu, więc dbamy bardzo wielokierunkowo, bo i wymiatamy wolne rodniki, i pobudzamy syntezę kolagenu, i staramy się zadbać o tkankę podskórną, tkankę tłuszczową. Oczywiście to jest bardzo trudne z pomocą kosmetyku, żeby coś takiego uzyskać, dlatego niesamowicie istotna jest systematyczność przy stosowaniu tego typu kosmetyków. Bo wiecie same, że ciężko jest z przenikalnością składników aktywnych już do samej skóry właściwej, a tkanka podskórna, ta tłuszczowa jest zlokalizowana jeszcze pod nią. Natomiast nie jest to tak, że kosmetyki nie działają, nikt Wam nikt tego nie wmawia. To jest skuteczne, kiedy jest stosowane systematycznie. Właśnie też nałożyłam sobie na szyję i powiem szczerze, warto stosować też na przykład na dekolt. Jeżeli są osoby, które mają taką bardziej cienką skórę na dekolcie, że ona się tak marszczy, o, bardzo częsty problem między piersiami, że robią się właśnie zmarszczki wynikające na przykład z częstego noszenia push-upów. To jeżeli chcemy zapobiegać takiemu efektowi, bo nie wiem, obserwujecie, że Wasza mama, babcia coś takiego, no ma tam skórę bardziej wiotką, to wtedy warto tego typu sera też stosować na okolice dekoltu. Może ja sobie zacznę też na okolice biustu stosować? Jak mnie zobaczycie w lecie z pełnym biustem, to wiedzcie, co jest z tego przyczyną, że zużyłam pewnie nie jedno opakowanie. Śmiechem, żartem, ale ogólnie jeżeli chodzi o pielęgnację, no bajka. Zobaczcie, pięknie się wchłonęło, daje taki bardzo naturalny glow, nie jest to tłuste, ale bardzo dobrze czuć nawilżenie. Ja dopiero od niedawna używam sobie to serum, więc jeszcze na taką pełną recenzję, no trzeba będzie poczekać, jeszcze go muszę postosować. Natomiast po takich pierwszych zastosowaniach mega jestem zaintrygowana tą marką Sorel, dlatego tym bardziej chciałam Wam o niej powiedzieć. No i cóż, moje drogie, taki nam to właśnie teraz wyszedł vlogmas. Przygotowałam też sobie jeszcze kolejne dekoracje, chciałam razem z Wami udekorować, ale nie mam siły. Już jestem zmęcona, jeszcze włosy muszą mi wyschnąć, także czas już po prostu na relaks po tym ciężkim dniu i tego Wam również życzę. Wypoczywajcie, odpoczywajcie, pielęgnujcie się, róbcie coś dobrego dla siebie i widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, cześć!